Witam, przed, przestrzegam przed tym wirusem, którego możecie złapać na swój telefon komórkowy, dlatego że bardzo trudno go usunąć. Ale wam pokażę dzisiaj, jak go to zrobić. Wczoraj go złapałem, czyli 12 stycznia. Okazuje się, że następny po tym komunikacie, mija tutaj, tutaj gdzie jest ten wyświetlacz, pokazuje za parę sekund, że niby będą zniszczone wszystkie urządzenia w komórce, karta SIM, pamięć i tak dalej. O czym wyskakuje następny komunikat tego typu. A ten komunikat to już jest następnie ukazuje nam się właśnie taka strona. I tutaj niby mamy pobrać MK Secure for Android. Program antywirusowy. A ten program jest powiązany już, jak się okazuje, z jakąś firmą z Niemiec. Jest nawet numer telefonu i tak dalej, małymi literkami napisany w regulaminie tej firmy, czyli jest ona niejako powiązana z tym wirusem. I tam się okazuje, że jak zrobimy sobie abonament, to będziemy mieli 79 zł miesięcznie wydamy na SMS-y, może to będzie więcej, może mniej, nie wiem, nie sprawdzałem. Należy to dziadostwo usunąć, przestrzegam od razu wszystkich. I teraz, żeby to usunąć, okazuje się, że żaden program antywirusowy tego nie, nie, nie wykrywa zbytnio. Później pokażę, jaki program to wykrywa. Trzeba usunąć przeglądarki, tą przeglądarkę standardową i na przykład Google Chrome. Trzeba ją całkowicie wykasować sobie z systemu i ponownie wgrać, czyli zainstalować ją w Androidzie. To wystarczająco pomoże. Oczywiście trzeba zresetować telefon i jeszcze ważna rzecz: trzeba w pliku pobrane wszystko usunąć, co mamy, bo może być tam plik pobrany Oczywiście, też całą historię musimy wykasować sobie internetowej przeglądarki internetowej, żeby, żeby było jak należy. I to nam wystarczy. Resetujemy telefon, restart robimy. Nie musimy wgrywać żadnych nowych programów, tylko Google Chrome i tą standardową przeglądarkę internetową też powinniśmy odinstalować i zainstalować ponownie. Wszystkie inne aplikacje zostają i patrzymy jeszcze w folder pobrane. To wystarczy, żeby tego wirusa, którego na samym początku tu w tytule macie, się da bez problemu usunąć. Zachęcam do tego typu postępowania, a nie do wysyłania tego bezpłatnego kodu PIN, który tu jest podany, bo to, to, to się narażycie tylko na koszta. Pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że pomogłem. Start TV.